Dostępność, spójność i bezpieczeństwo to najważniejsze kwestie, jakie będą brane pod uwagę w ocenie wniosków. Przypominam, że wszystkie informacje, całe ogłoszenie o naborze wniosków znajdzie się dzisiaj już na naszym biuletynie informacji publicznej ze wszystkimi załącznikami. Oczywiście moi pracownicy też dysponują czasem, aby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości i pytania. Wiemy, że samorządy czekają na tą nową edycję, ale przypominam, że jeszcze 13 ponad milionów czeka na samorządy w tej uzupełniającym naborze w tym roku, który kończymy z końcem lipca i później przystąpimy do oceny wniosków. Na razie te wnioski oczywiście wpływają, jeszcze jest kilka dni, mamy tą świadomość, że samorządy nieraz w ostatniej chwili te wnioski składają. Czyli 13 milionów jeszcze w tym roku, a nowy nabór na kwotę ponad 45 milionów 200 na rok 2025. Zapraszamy wszystkich do składania swoich wniosków. Nie eliminujemy tych, którzy dostali dofinansowanie. Takim przykładem jest na przykład gmina Głuchołazy, która jest naszym rekordzistą i tych wniosków złożyła bardzo dużo. Państwo z nami uczestniczyli w podpisywaniu umów i byliście tego świadkami. Także no, w zasadzie te kryteria i te wymogi formalne, jeżeli będą spełnione, to komisja, która już jest powołana zarządzeniem wojewody, przystępuje do oceny tych wniosków. Mam nadzieję, że na koniec tego roku będziemy już podpisywać umowy.